Donald Tusk na razie wykonał dwa takie manewry, czy dwie czynności, które wręcz myślę, że odstraszą młodych ludzi od pójścia do wyborów, przynajmniej na ten moment, albo pójścia, jeżeli w ogóle, no to pójścia być może na Konfederację. Bo na PiS to nie sądzę. Znaczy, myślę, że młodzi ludzie, którzy patrzą na partię upadłą, czyli 8-letnie rządy, no jednak człowieka, który jest z innej epoki i góra XIX-wieczna polityka jest uprawiana przez pana Kaczyńskiego, to tam nie zagłosują, bo nie ma tam czego szukać. Tam w ogóle nie ma żadnego porozumienia. Natomiast Donald Tusk, który powiedział, że w tej kadencji nie da się zrobić różnych rzeczy, no to nie wypada najlepiej. No, rozumiem, że jest szczery. Natomiast młodzi ludzie mówią, chwileczkę, no byliśmy zagłosować, staliśmy na Jagodnie do 4 rano, zagłosowaliśmy, odsunęliśmy PiS od władzy, no to co jest z wami? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja zaraz dojdę do początku, ale jeszcze ten koniec właśnie. Nawet mi się dobrze to składa, tak pan redaktor zapytał. Jeżeli chodzi o zachęcenie drugie, no to właśnie sądy. Czyli podpisanie, kontrasygnowanie do kontrasygnaty za kontrasygnatę neosędziego, który będzie przeprowadzał wybory w Izbie Sądu Najwyższego. I to są dwa takie strzały. Kiedyś była taka reklama, ja już nie pamiętam czego, ale to nieważne. Mocny strzał w silny ból. I ponieważ jedna i druga sprawa jest bardzo mocna, taka emocjonalna i bardzo ważna dla ludzi w ogóle, no to po pierwsze, nawet nie tyle chodzi o aborcję do 12 tygodnia, chociaż to było obiecane, to nawet nie potrafi koalicja zrobić depenalizacji. To na przykład też bardzo młodych ludzi boli. To, że pigułka dzień po, no pani Leszczyna zrobiła co mogła rzeczywiście, nie wiem czy to działa czy nie działa, ale zrobiła obejście pana Dudy i jest tam jakieś rozporządzenie, zdaje się. No ale to jest mocny strzał w silny ból, bo ludzie, którzy... Związki partnerskie, proszę bardzo. I to, jeżeli koalicja 15 października się nie porozumie, ja rozumiem, że niemożliwe jest to porozumienie, chociaż słowo niemożliwe w polityce to nie powinno mieć miejsca w ogóle. Ani zawsze, ani nigdy, ani niemożliwe. Niemożliwe to było kiedyś w pewnej sieci zapłacić kartą, jak mówił Robert Górski, ale trudne jest z tą aborcją. Tak? Z aborcją. Natomiast związki partnerskie, no bardzo proszę, hello. Depenalizacja, no bardzo proszę, hello. Trzeba pogadać. Jeżeli ja usłyszałem tydzień temu, jakoś tak, że będzie nowy pomysł jest dla koalicji 15 października, nie wiem kto ten nowy pomysł wymyślił, powinien dostać nagrodę, że liderzy będą się spotykali. No to powiem szczerze, że pobiegłem zapisać sobie tę myśl do notesu, że liderzy partii rządzących będą się spotykali na rozmowach. No to naprawdę to jest przełom. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o dogadywaniu się, no to rzeczywiście jak sobie siądą w tym nowatorskim pomyśle i będą ze sobą rozmawiać, to może się zastanawiają, po co tą władzę wzięli. To jest bardzo proste pytanie, chociaż oczywiście sposób wykonywania jest bardzo trudny, bo jeżeli wzięli władzę dla władzy, no to szkoda czasu naszego i ich może i tak dalej, to może trzeba poprosić Jarosława, żeby wrócił i dokończył swoje reformy zamknięcia państwa. Natomiast to musi być cel operacyjny, który wykracza poza opis odsunąć PiS od władzy. To się stało i oczywiście nie stało. Ja też cały czas jeszcze do 15 października staram się to rozgrzeszyć na zasadzie, bo krytykować zawsze można wszystkich, ja też staram się nie krytykować, tylko oceniać, ale wychodzi często krytyka, że no zastaną rzeczywiście specyficzne warunki, pole minowe, zasieki, wilcze doły, wiadra smoły z pierzem. Żadna władza nie oddawała władzy w taki sposób jak PiS. To jest hańba dla PiSu, jeżeli chodzi o politykę i marketing polityczny. To jest naprawdę napadanie na własne państwo od środka i to jest niewybaczalne, bo to się nie dzieje we współczesnym świecie, chyba że junta przejmuje władzę. Natomiast koalicja 15 października no ma realnie władzę, no ma większość w Sejmie. Nie da się wszystkiego tłumaczyć prezydentem, bo tak to można usiąść i powiedzieć, dobra, czekamy,
aż prezydentura Andrzeja Sebastiana Dudy spłynie Wisłą do Gdańska i później do Morza Północnego i tak dalej. Natomiast nie widać tego pomysłu. To znaczy Donald Tusk był zajęty, jak podejrzewam, umacnianiem się w Europie i okej, ja to rozumiem, jest w porządku. Jest jednym z najlepszych, albo najlepszym liderem w tej chwili, najważniejszym w sensie w Europie, z którym się liczą. No ale to nie znaczy, że jeżeli się gra w Lidze Mistrzów, to no, trzeba też wygrywać ligę lokalną, bo inaczej się nie awansuje do Ligi Mistrzów następnej, chociaż to się zasady zmieniły, ale to nie jest tak, że to podwórko trzeba zostawić, odpuścić. Ponieważ zostało trochę odpuszczone, bo Donald Tusk popełnia ten błąd, który już popełnił raz, to jest dziwne akurat, bo to jest polityk najbardziej doświadczony i wydaje się, że najbardziej obyty na świecie i wydaje się, że jednym z mądrzejszych, jeżeli nie najmądrzejszym politykiem w sensie politycznym w Polsce. Czy ktoś się z nim zgadza, czy nie politycznie? Mówię teraz o działaniach politycznych i sprawczości i skuteczności. A mianowicie no, trzeba jakichś następców jednak podkarmić, podhodować, podciągnąć, żeby nie było sytuacji 2014 roku, chyba że mu nie zależy. I to jest problem, bo powinien ktoś wyrosnąć. Tak? Oczywiście ci, co wyrośli, wyrastali na własną rękę trochę. Na przykład pan prezydent Warszawy, czyli Rafał Trzaskowski, no, wygrał w pierwszej turze po raz kolejny, umocnił się w Warszawie, no ale nie ma ugrupowania Rafała Trzaskowskiego, to jest Platforma Obywatelska, no, i na przykład desygnowanie na kandydata na prezydenta to jest partia, mało tego, partia ma pieniądze, a komitet takich pieniędzy nie ma, w związku z tym pan Trzaskowski sam się nie wystawi. A jak go partia nie wystawi, to co? Tak to funkcjonuje. W związku z tym, no jest pan Sikorski oczywiście, duża pozycja międzynarodowa i dobre kompetencje, tam z lekkim ADHD politycznym, ale to chyba jednak nie przeważa. No i tutaj nie ma kto tym zarządzać, bo nawet ci, co podobno potrafili, to pojechali do Brukseli, żeby tam pilnować. No i teraz jest luka, tak, w łańcuchu dostaw politycznych i to zacznie być problemem Donalda Tuska, niekoniecznie związane z Prawem i Sprawiedliwością, bo jeżeli generalnie potwierdzi się, tak jak mówię, połowa tych poszlak czy zawiadomień do prokuratury, to zdecydowana większość wysokich działaczy, byłych ministrów, wiceministrów, no będzie rezydowała w różnych miejscach odosobnienia, czyli samo z siebie się to rozłoży. Widać strach w oczach PiS-u oczywiście, ale miało być o koalicji 15 października. W związku z tym, jeżeli panowie, bo tu akurat chodzi o to, że sami panowie, nie znajdą jakichś takich politycznych młotków i nie stukną się nawzajem politycznie w głowę i otrzeźwieją, żeby jednak doprowadzać to do jakiejś... Polityka jest, musi być skuteczna. Jeżeli jest nieskuteczna, to jest tylko formą jakiejś takiej dewiacji, że ktoś siedzi i filozofuje. No to filozofowie czy pustelnicy to robili i nie mieli wpływu na nikogo. Polityk ma realny wpływ na nasze życie. W związku z tym być może trzeba, nie wiem, posłużyć się tak zwanymi czerwonymi liniami. Tam już coś takiego się odbyło podobno, że każdy wrzucił na stół 2-3 postulaty, dla które dla niego są bardzo ważne. No i nie wiem, czy ktoś kopnął stolik i kto złapał to jego, czy dało się porozumieć. No da się jakoś porozumieć na pewnych etapach. Tutaj pomaga marketing nie tylko polityczny właśnie, tylko marketing w ogóle jako taki, że już niemodna i rzadko stosowana analiza SWOT tu się bardzo przydaje, co jest do zrobienia, co, w sensie co można zrobić, co być może można zrobić, a czego się na pewno nie da zrobić. Ale tym, czego się nie da zrobić, też można pograć. Bo jeżeli teraz na przykład koalicja 15 października miałaby ustawę dotyczącą tego czy owego i powiedziała, proszę bardzo, mamy tutaj taką ustawę, a pan Andrzej Sebastian Duda mówi nie, odsyłam to do kuchni, znaczy nie do kuchni, tylko do Trybunału Konstytucyjnego, albo nie podpisuje, to tym można zagrać w kampanii. Już najbliższej, prezydenckiej, można powiedzieć tak, zobaczcie, widzicie, jeżeli wybierzecie takiego Dudę bis, czy tam Dudę sigma, czy tam do kwadratu, czy to tam jeszcze jest, to też nie podpiszę. A jak wybierzecie na przykład Rafała, czy kogoś z naszej strony, to podpiszę. I to jest realny nacisk polityczny, na tym polega
No, ta gra polityczna, marketing polityczny, wizerunek polityczny. Ludzie się nie wgryzają w to. Przecież 100 pomysłów na 100 dni, no to jeżeli ktoś uwierzył, że to będzie to zrobione 100 dni, no to znaczy, że rzeczywiście jest naiwny, ale my z gruntu rzeczy jesteśmy naiwni. Jak będzie to zrobione połowa w ciągu całej kadencji, to jest świetnie. Natomiast to są te zagrywki polityczne. My na to marudzimy, że politycy nami manipulują albo coś tam robią, ale później wchodzimy w to bez mydła i konia z rzędem, naprawdę konia z rzędem temu, kto czyta programy polityczne, jest oczywiście grupa ludzi, która to robi, ale en bloc większość z nas nie czyta, tylko chce dostać obietnicę. Obietnicę, czy to materialną, czasami tak było, czy jakąś taką bardziej górnolotną. I to jest też ten błąd Donalda Tuska, który kiedyś powiedział, że jak polityk ma wizję, to musi iść do lekarza. No otóż nie. Otóż elektorat potrzebuje jakiejś wizji. Dlaczego się pojawiło Olimpiada 2040 czy 44? No właśnie z tego powodu. Dlaczego udało się zbudować drogi i parę rzeczy na Euro 2012? Bo ideą było, że Polacy zagrają u siebie na Mistrzostwach Europy, etc., etc. To jest elementarz. Natomiast tutaj koalicja 15 października, jeżeli nie chce przejść do historii jako koalicja 13 grudnia, no to musi spróbować coś zrobić w listopadzie. A myśli pan, że w jakiś sposób Kosiniak-Kamysz trzyma Donalda Tuska w szachu? Że tam dochodzi do jakichś rozmów, że słuchaj, no jak coś, to my możemy pójść z PiS-em i będziemy tak czy inaczej rządzić? Czy myśli pan, że panie doktorze, że takie karty są tam rozkładane? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że PSL gra na utrzymanie swojej tożsamości, ponieważ zobaczył, że projekt Trzecia Droga się skończył. Zabrakło żwiru, zabrakło asfaltu, zabrakło robotników, żeby kopać te rowy i nie ma nikt walca, który by to tam wyłagodził. Teraz trzeba z tego jakoś wyjść. I ponieważ PSL poza wejściem do Sejmu, co jest dużo, niczego nie zyskał na Trzeciej Drodze, a ma chyba mniej w notowaniach, no to zagrał w czasie wakacji ostro, ja ich rozumiem. O siebie, czyli pokazał tu, tam, tu, to. Tym bardziej, że Władysław Kosiniak-Kamysz przez żonę zwany Tygrysem, czy Tygryskiem, ma bardzo mocną kartę. Nie chodzi mi o posłów. Chodzi o to, że jest wicepremierem i ministrem obrony narodowej. A to nas interesuje najbardziej w tej chwili jako Polaków, czyli bezpieczeństwo. I tamto uwikłanie w, przepraszam, tak nazwę to, uwikłanie w niegłosowanie za depenalizacją, to była tylko możliwość, bo gdyby Donald Tusk posiadał jakiegoś sensownego, czy jakąś sensowną przewodniczącą klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, to co podobno robił pan Kierwiński, czyli wziął ołówek i kartkę w kratkę i policzył, ile tych głosów jest i jakby brakowało, to może trzeba byłoby pogadać, nie wiem, idźcie na spacer albo, nie wiem, zacznijcie wcześniej żniwa, etc., to myślę, że to głosowanie byłoby wygrane. A to, że się wiesza psy na tych dwóch posłach na Giertychu, tu się można było spodziewać, że tak będzie, ale na tym wiceministrze, który wyleciał do Stanów, zanim była znana data głosowania, to jest kuriozalne dosyć. No ale nawet te dwa głosy, plus nieobecność iluś tam posłów Zjednoczonej Prawicy, którzy być może w swoich sumieniach mają dokładnie odwrotnie, czyli właśnie chcieliby, żeby taka ustawa depenalizacyjna przeszła. No ale to trzeba to policzyć. To jak świat światem w polityce, dokładnie jest tak samo wszędzie. No chyba, że jest dyktatura. Trzeba policzyć szabelki czy szable, dodać tam, zrobić proste działanie, dodawanie. Później, nie wiem, jakieś sumowanie tego i zobaczenie. No i to jest frajerska bramka. To, co się wydarzyło, ważne dla ludzi, ale to była frajerska bramka polityczna, że Donald Tusk powiedział, dobra, nie bawimy się, głosujemy. No to tak może zrobić za każdym razem i za każdym razem będzie przegrywał. W związku z tym PSL zagrał ostrzej, bo zobaczył możliwość. Mnie przekonał Kosiniak-Kamysz wczoraj, czy tam przedwczoraj na kampusie, nie dlatego to, co mówi, bo to on uciekał od odpowiedzi, ale to, że tam stanął i zaczął gadać,
to też okazało się, że no, jakoś tam to jest wyszydzane, a to nie jest takie do wyszydzenia, ponieważ Szymon nie pojechał na kampus, bo spodziewał się prawdopodobnie łomotu, a Kosiniak pojechał, łomot trochę dostał, trochę się obronił. Zagrożenia są słabe, bo po pierwsze tam mało jego elektoratu było, ale dwa pokazał, że jest politykiem, który po prostu wchodzi i proszę bardzo, rozmawiamy. I teraz wszystko, co PSL ugra podczas wakacji, zobaczymy w sondażach, to będzie jego zyskiem. Natomiast szantaż pod tytułem, bo my wyjdziemy z koalicji i jeszcze pójdziemy z PiS-em, już nie będzie z kim chodzić za chwilę, to myślę, że Tusk zareagowałby przyspieszonymi wyborami. Ponieważ szantaż w polityce występuje, w polityce światowej występuje, dowiadujemy się po fakcie, natomiast szantażysta musi mieć coś na stole, a nie tylko jakieś lajtowe takie rzeczy. Także myślę, że to akurat nie jest w agendzie, że tak powiem. Natomiast oczywiście właśnie nie głosowanie w jakichś sprawach, tam coś jeszcze, jest to prawdopodobne. No nie wiem, jeżeli mieliśmy wyciągać jakieś wnioski, to po EFA 35 poleciał pan Bejda i pan Tomczyk, a nie pan Kosiniak-Kamysz na przykład, tak? Bo to był świetny moment do zaprezentowania się i tak dalej. W związku z tym myślę, że tutaj najsłabsze karty ma ciągle lewica. No i też muszę się zastanowić, czy metoda na bezgłowego jeźdźca cały czas taka sama, która daje taki sam efekt, czy jak się powtórzy metodę na znowu bezgłowego jeźdźca, czy da inny efekt, bo nie widzę powodu, dla którego miałaby dać. No ale tam posłanki, szczególnie partii Razem, jakoś uwierzyły w to, że jak głośniej się krzyczy albo mocniej się tupnie, to wtedy jest jakiś lepszy efekt. No to raczej jest odwrotnie, no ale łatwo się z boku mówi oczywiście. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również naszym słuchaczom, naszym widzom za to, że wzięli udział w naszej rozmowie czynnie z komentarzami. Zachęcam oczywiście wszystkich do zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górze, bądź też zostawienia komentarza. Będziemy to wszystko czytać i na bieżąco odpowiadać. A wszystkim życzę miłego wieczora. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję bardzo.